Dobry wieczór! Kolejny las, mam ogromną przyjemność przywitać Państwa i tym samym rozpocząć piąte już nasze spotkanie. Dzisiaj zapraszam do refleksji nad Dekalogiem siódmym. Naszymi prelegentami są pani Alina i Marek Rakowscy. Pani Alina jest lektorem języka niemieckiego, pan Marek pastorem. Prywatnie? Małżeństwo z umiarkowanym stażem 30 lat. Tak więc można powiedzieć, że możemy wystawić certyfikat. Proszę Państwa, dzisiejszego wieczoru mamy możliwość nie tylko wysłuchać wykładu, a w nim porad, które nazywamy wspólnie pakietem ratunkowym, ale również, jeśli pewne kwestie pozostaną dla Państwa. Pozostawiam jakieś wątpliwości czy pytania. Można je zadać w formie pisemnej na karteczkach. Mam nadzieję, że każdy spotkał na swoim siedzeniu ołówek i karteczkę. Będzie można zapisać wszystkie pytania, i prelegenci po wykładzie postarają się na nie odpowiedzieć. A teraz bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania prelekcji. Jest taka historia biblijna, która wzrusza nas za każdym razem, kiedy ją czytamy. U zarania historii ludzkości, tuż po dokonaniu dzieła stworzenia, zostaje nam przedstawiona pierwsza ludzka para kobieta i mężczyzna, żyjący w doskonałych relacjach, harmonijnych, bliskich relacjach. Ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością, z kości moich i ciałem, z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, bo z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją i stanął się jednym. Ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy i nie wstydzili się. Adam i Ewa byli oboje nadzy i nie wstydzili się. Nic nie mieli przed sobą do ukrycia, ani w sensie literalnym, ani w sensie przenośnym. Żyli w największej otwartości i zaufaniu. Jaki w ogóle, jakiego w ogóle człowiek może doświadczyć. I ta idylla, chociaż wydaje nam się dzisiaj tak odległa, nawet nieosiągalna, z drugiej strony jest czymś, za czym tęsknimy, bo również w naszych więziach chcielibyśmy doświadczyć takiego stanu umysłu i ciała. Magda i Robert byli małżeństwem od prawie 15 lat. Robert był biznesmenem, prowadził swoją firmę, odnosił sukcesy, zarabiał duże pieniądze. Oczywiście kosztem wielu godzin pracy, w związku z tym wracał do domu bardzo późno, zmęczony, ale nie tylko to. On był w domu, ale właściwie mentalnie cały czas był jeszcze w pracy. A do tego miał taką tendencję, żeby polecenia, które wydaje dzieciom i żonie, wydawał dość apodyktycznym tonem. Magda wspominała, że właściwie czuła się momentami bardziej jak jego pracownik niż jak jego żona. Kiedy dzieci zaczęły chodzić do szkoły, mieli trochę więcej czasu, Magda miała troszkę więcej wolnego czasu, a ponieważ miała też taki talent do dekorowania, troszkę do projektowania, postanowiła, że troszkę zrobi remont w swoim domu. Jeden współpracowników, który pomagał przy remoncie, młody, przystojny, Oczywiście zainteresowany Magdą. Uważnie słuchał jej pomysłów, chwalił jej dobry gust, powtarzał, no wiesz, faktycznie masz oko do szczegółów. W pewnym momencie Magda złapała się na tym, że czeka na ten czas, kiedy znowu będą mogli być razem. Wydawało się, że Piotr, tak miał na imię ten człowiek, zaspokajał te jej potrzeby, których mąż zdarzał, zdawał się w ogóle nie dostrzegać. Nie minęło sporo czasu, zaczął się gorący romans. Małżeństwo Magdy i Roberta zakończyło się rozwodem. Karolina i Krzysztof byli przyjaciółmi. Pobrali się, przenieśli do dużego miasta, obydwoje pracowali. Wynajmowali mieszkanie. Sporo to kosztowało, w związku z czym brali dodatkowe etaty, dodatkową pracę, żeby móc żyć na w miarę dobrym poziomie. Potem, gdy przyszły dzieci, żeby również dzieci nie odczuwały jakichś niedostatków finansowych. Zmęczenie, znużenie, stres, wieczne troski i o to, czy będą w stanie opłacić wszystkie rachunki, a, i o to, czy faktycznie dobrze wychowują dzieci, sprawiły, że. Poczuli, że coraz bardziej się od siebie oddalają. Wspominali o braku utraty wzajemnego kontaktu. Karolina opowiadała: W pewnym momencie tak czuję, że nie ma we mnie żadnej romantyczności, nie czuję żadnej nadziei, czuję tak jak odrętwienie. A Krzysztof dodaje: Właściwie. Nie było między nami żadnej zdrady. Nikt z nas żadnych romansów nie ma. Mieszkamy razem, pod jednym dachem, ale jesteśmy tak daleko od siebie. Czy znacie skądś te historie? Może to historie waszych sąsiadów, waszych przyjaciół, a może to Twoja historia? Historie smutne, choć dosyć klasyczne. Historie, które zdarzyły się i które się zdarzają. Historie kryzysów w małżeństwie. Zdrada i samotność, izolacja w małżeństwie. A przecież, kiedy mówimy o kryzysie w rodzinie, o kryzysie w małżeństwie, to przecież pojawiają się inne skojarzenia również inne słowa takie jak przemoc, uzależnienia. Problemy finansowe, różnice w podejściu do wychowywania dzieci, konflikty pomiędzy małżonkami, konflikty z teściami, konflikt pokoleń, niedopasowanie charakterów, różnice światopoglądowe, brak czasu, przemęczenie. Stres. Ale nie po to tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, drodzy Państwo, żeby mnożyć problemy. Spotkaliśmy się po to, żeby powiedzieć, o tym, jak uniknąć tych problemów, jak y, żyć, jak tworzyć nasze więzi, żeby kryzysu w rodzinie nie było. Chcemy Ci odpowiedzieć na trzy pytania, w jakimś sensie cztery ale to czwarte jest retorycznym pytaniem, ponieważ jest to pytanie, komu chcemy pomóc, więc wiemy, że chcemy pomóc rodzinom, na którym nam zależy. Natomiast odpowiemy za na trzy pytania: y, kto ma pomagać? kiedy ma pomagać i jak ma pomagać. A więc zaczynamy od kto? No chyba nie zdziwicie się Państwo, jeśli powiem, że przede wszystkim Pan Bóg, bo tak zaczęliśmy nasze spotkania i mówimy o przykazaniach. Właściwie przykazania są taką kanwą, są takim, taką inspiracją do tego, abyśmy poruszali te problemy. Skupiamy się dzisiaj na przykazaniu nie cudzołóż, chociaż oczywiście jest wiele innych przykazań, które z tym się wiążą, chociażby nie mów fałszywego świadectwa. Łączą się ze sobą, bo przecież zdradzie towarzyszy z reguły kłamstwo, oszukiwanie małżonka. Niektórzy uważają, że te stare przykazania dekalogu są takie jakieś już przestarzałe, że tak naprawdę są zniewoleniem człowieka. Uważamy, że tak naprawdę są czymś dobrym. Są bożym, profilaktycznym narzędziem prowadzącym do wolności, przede wszystkim wolności od problemów. Jest to uzasadnione teologicznie, ponieważ preambuła do dekalogu, jak już było mówione na wstępie, bodajże na pierwszym naszym spotkaniu, mówi. Ja jestem Pan, Bóg, Bóg Twój, który cię wyprowadził z niewoli egipskiej. Ramieniem wyciągniętym możną ręką. A zatem Bóg chce pomóc. Bóg pomaga. I teraz po tej preambule mówi: Ja cię uratowałem, ja cię wyciągnąłem i chcę pozbawić cię problemów. Dlatego nie będziesz robił tego czy tamtego. A zatem traktujemy Boże Przykazania jako część pakietu ratunkowego dla człowieka i dla rodziny. Pan Bóg wiedział, co robi, bo nawet dzisiejsze współczesne statystyki powiadają, że wciąż zdradza czy niedochowanie wierności małżeńskiej przysiędze jest jednym z dwóch głównych czynników powodujących rozwód. Ktoś powie, no rozwód, cóż to za wielka sprawa, ludzie się rozwodzą, dzisiaj jest to normalne. Być może, ale znowu statystyki mówią, że rozwód znajduje się na drugim miejscu pod względem najbardziej stresogennych czynników, na drugim miejscu po śmierci. A zatem, czy naprawdę przestarzałe? Chyba wiedział Pan Bóg, co robi, kiedy dawał te przykazania. Jest Pan Bóg, jest oczywiście na pierwszym miejscu, ale są też ludzie. Myślę, że najbardziej zainteresowani tym, żeby rodzinie wiodło się dobrze, są po prostu sami małżonkowie. To oni są w głównej mierze odpowiedzialni za to. Oni się zdecydowali, żeby tą rodzinę założyć, dlatego. Ktokolwiek może im pomagać i ktokolwiek chce im pomagać, nie da to żadnych efektów, jeżeli sami oni nie będą tym zainteresowani. Dobrze jest, żeby wykształtować taki od samego początku o, taki stosunek, takie, takie podejście, taki, to, taka tożsamość małżeństwa. To jesteśmy my. Wszystko, co szkodzi nam jako parze, szkodzi również mnie. Oprócz tego mamy naszych najbliższych naszych rodziców, którzy niezależnie od tego, czy ich dzieci są maleńkie, czy są już dorosłe i mają swoje rodziny, również całym sercem marzą i drżą, żeby ich potomstwo było szczęśliwe. Mamy wokół siebie przyjaciół. Mamy też duszpasterzy, którzy bardzo chętnie i bardzo dobrze mogą nam pomóc. Jest też taki etap, kiedy potrzebujemy pomocy specjalistów, edukatorów, mediatorów, terapeutów. I teraz pytanie, kiedy? Kiedy ta pomoc jest potrzebna? Yy, niestety zazwyczaj szuka się jej za późno. Doświadczamy tego, za późno. Dlatego my stawiamy na profilaktykę. Najważniejsza jest profilaktyka, w tym edukacja. Co to jest edukacja? No edukacja to jest to, co w tej chwili robimy. To są nasze spotkania, to są uczestnicy tych spotkań, czyli państwo. To jest możliwość rozmawiania o tych problemach i zadawania właśnie pytań: kto, kiedy i jak. A więc udział w programach edukacyjnych, czytanie literatury o sprawach rodzinnych, o rodzinie, o relacjach jest bardzo wiele tej literatury, bardzo wiele poradników oglądanie programów, chociażby w internecie nie trzeba wychodzić z domu. My szczególnie polecamy, bardzo lubimy programy Marka Gungora: przez śmiech do lepszego małżeństwa. Można się rozerwać, można się pośmiać, a jednocześnie można się czegoś naprawdę pożytecznego nauczyć. Kolejny szczebel po edukacji to mediacja. To już jest sytuacja, w której rzeczywiście, czy to małżonkowie, czy inne osoby w rodzinie, bo mówimy przecież nie tylko o problemach w małżeństwie, ale generalnie we wszelkiego rodzaju relacjach rodzinnych, stwierdzają, że potrzebują mediacji. I tutaj również, to jest tylko przykład. Podajemy stronę mediatorzy.pl, gdzie można znaleźć około tysiąca mediatorów całej Polsce. Oni nie zajmują się tylko sprawami rodzinnymi, ale jeżeli wpiszemy ukośnik rodzina, ukośnik relacje, to znajdziemy również miejsca, gdzie możemy się udać. No i kolejny etap to terapia. To już jest sytuacja, kiedy faktycznie spotykamy się z bardzo poważnymi problemami i chociażby słynny profesor Bogdan De Barbaro w ośrodku Regeneracja polecamy film dla tych, którzy się obawiają w ogóle pójścia na terapię. Film Pawła Woźnińskiego Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham, w którym możecie zobaczyć w akcji profesora De Barbaro i zobaczyć, że chociaż te terapie no, nie są łatwe, to jednak nie ma się naprawdę czego Obawiać są pożyteczne. Myślę, że teraz ta część, na którą Państwo najbardziej czekacie, czyli po prostu jak. Przygotowaliśmy na dzisiaj dwa pakiety ratunkowe. Pierwszy pakiet dotyczy właśnie małżeństwa, ludzi, którzy mają dbać o te więzi, żeby właśnie nie trzeba było korzystać z tych kolejnych etapów. A ponieważ nasze spotkania gdzieś tam krążą wokół dekalogu, przygotowaliśmy również taki pakiet, który składa się z 10 elementów. Nie jest to lista zakazów, raczej są to takie wskazania, które pomogą nam właśnie realizować przykazanie nie cud załóż. A zatem zaczynamy. Pierwsze, zmierz się ze swoim egoizmem. Chyba tak naprawdę to jest nasz największy wróg, czyli tak naprawdę problemem jesteśmy sami my dla siebie. No, jesteśmy egoistami. Taką mamy naturę. A celem małżeństwa i rodziny przecież nie jest wcale to, aby mój partner czy inny członek rodziny zaspokoił moje potrzeby, chociaż czasami niektórym się tak wydaje i wchodzą. W małżeństwo z takim pierwszym podstawowym błędem, jakim jest taki pakiet oczekiwań czy spirala oczekiwań, najczęściej kończy się to rozczarowaniami. A przecież, jeżeli mówimy o miłości, bo zakładamy, że przecież podstawą małżeństwa, podstawą każdego związku jest miłość, to miłość jest czymś przeciwnym egoizmowi. A zatem tutaj po prostu radzimy aby nie koncentrować się na swoich problemach na swoich ambicjach ale zaspokajać potrzeby drugiej osoby. Pan Jezus doskonale znał chyba naszą naturę dając przekazanie drugie przykazanie miłości, bo nie powiedział, że mamy miłować bliźniego więcej niż siebie samego, ale pan Jezus powiedział: jeżeli będziesz miłował bliźniego swego tak jak siebie samego, to już będzie dobrze. A w praktyce bądź wrażliwy, bądź empatyczny, nie rań niepotrzebnie swoich bliskich. Sposobów ranienia jest naprawdę nieskończenie wiele. Przeciętne małżeństwo, chociaż nie szkolone w tym względzie, ma spory repertuar ciosów, którymi może wzajemnie się ranić. Najłatwiej jest zranić drugą osobę. Jeżeli dotykamy spraw, na którą ona nie ma żadnego wpływu, dotykanie też takich terenów świętości może zranić najbardziej i to powoduje też głębokie rozdarcie jedności małżeńskiej. Przykładem takich świętości może być, jest właściwie, rodzina, dom rodzinny. Zauważmy, że dziecko nie ma wpływu na to, w jakim domu przyszło mu wyrastać, kim byli, jak żyli jego rodzice. Dlatego pretensje współmałżonka do rodziców drugiej strony, czy uzasadnione czy nie, zawsze spowodują rozdźwięk, ponieważ automatycznie ustawiają nas przeciwko. Atakowanie domu rodzinnego jest bardzo niebezpieczne, dlatego bądźmy szczególnie wyczuleni. Innym przykładem jest wytykanie, Błędów, minionych błędów współmałżonków. Czasami mamy wrażenie, że małżeństwa wręcz delektują się tym, żeby to robić. I w związku z tym rana, zamiast przyschnąć, zamiast się zagoić, rozjątrzana, boli coraz bardziej. Dlatego tak bardzo apelujemy, żeby. Uwzględnić to, wczuć się w sytuację drugiej osoby, pomyśleć, jak ty byś się w tym momencie czuł. To jest naprawdę bardzo proste, a bardzo skuteczne. Oczywiście, nie możemy oczekiwać, że nie zdarzy nam się zrobić przykrości drugiej osobie, że nasze słowa, nasze czyny, albo brak tych czynów zawsze będą idealne. Co wtedy? Przełknij swoją dumę, weź odpowiedzialność za to, co zrobiłeś i po prostu przeproś. Jednak, Pamiętajcie, że przepraszanie nie może wyglądać tak, że no przepraszam, ale wiesz, to była Twoja wina, bo gdybyś ty się nie zachował tak, gdybyś nie powiedziała tego czy tego, to ja bym również tak nie zareagował. W ten sposób nie przepraszajmy, to do niczego nie doprowadzi. Kolejnym wyzwaniem dla wielu osób jest to, żeby przeprosiny przyjąć, żeby po prostu przebaczyć. Wielokrotnie słyszymy, wiesz. Ale ja nie mogę tego zrobić. Ja, ja jestem skrzywdzona, ja jestem zraniony. Ja nie czuję po prostu tego. Przebaczenie po prostu nie jest tym, co my czujemy. Przebaczenie jest decyzją, świadomą decyzją, którą podejmujemy, że nie będziemy chować urazy, że nie będziemy się mścić, że nie będziemy a, rozdrapywać nieskończoność starych spraw. Przebaczenie jest takim. Aktem woli, który rzeczywiście trwa, bo to też nie jest decyzja jednorazowa. Czasami jest to zmaganie się przez dłuższy czas, ale jeżeli postanowimy przebaczyć i przyjąć przebaczenie i zachowywać się tak, jak osoba, której wybaczono i która wybaczyła, to wierzcie mi, moi drodzy, że uczucie z czasem może się pojawić. Aczkolwiek pamiętajmy, żebyśmy też się nie poczuli rozczarowani, jest to pewien proces. Czwarte. Rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj. Terapeuci, edukatorzy, mediatorzy myślę, że w 90%, a może nawet wszyscy powiedzą, że komunikacja jest to podstawowe narzędzie, ale też podstawowy problem w naszych rodzinach niepoprawna komunikacja i poprawna, jeżeli chcemy zaradzić problemom. Rozmawiajmy. Wiecie dobrze o tym, że większość wojen rozpoczyna się w momencie, kiedy kończą się rozmowy. Choć te rozmowy nieraz mogą być trudne, to nigdy nie można ich zaprzestawać. Możemy się nauczyć właściwej komunikacji. Jest to chyba jeden z naszych najbardziej ulubionych tematów i bardzo dużo lubimy mówić o komunikacji. Tutaj mamy dzisiaj zaledwie jeden punkt, więc po prostu w takim skrócie. Nie wycofuj się z rozmowy, po prostu nie unikaj rozmowy. Kiedy jesteśmy źli na, na żonę, na partnerkę czy partnera, to często unikamy rozmowy i stosujemy taką strategię znaną wszystkim strategię cichych dni czy cichych momentów. Problem tylko polega na tym, że to nasze milczenie druga strona inter, interpretuje jako karę z naszej strony, jako pewien, pewien rodzaj zemsty. No i reakcja jest taka, że też się zacieczewia i zamyka, budując swoje negatywne emocje. Brak rozmowy to tak naprawdę brak dania szansy na rozwiązanie jakiegokolwiek problemu. Mów w swoim imieniu. Co to znaczy? Wyrażaj swoje emocje w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Czyli ja czuję się źle. Kiedy tak do mnie mówisz, ja y, mi jest przykro, kiedy słyszę takie słowa, zamiast używania y, komunikatora typu ty. Ty robisz to źle, ty zachowujesz się fatalnie. To oczywiście nie pomoże. Temu towarzyszy kolejna bardzo za, wa, ważna zasada i w zasadzie jest z nią y, bardzo mocno związana. Mianowicie, unikaj słów zawsze i nigdy, czyli nie stosuj generalizacji. Ty zawsze zapominasz o moich urodzinach, ty nigdy mnie nie słuchasz, naprawdę? Czy rzeczywiście, kiedy wypowiadamy te słowa zawsze, nigdy tak racjonalnie, zadajmy sobie na spokojnie pytanie, czy rzeczywiście to jest prawdą? Czy jest możliwe zawsze to robić? Czy nigdy czegoś nie robić? Lepiej powiedzieć, wiesz co, Chciałbym, żebyś pamiętała o moich urodzinach, albo mam wrażenie, że mnie nie słuchasz. Jesteś zmęczony, czymś się martwisz, może w czymś ci pomóc. Drodzy, to, to jest bardzo proste, a naprawdę pomaga. No i oczywiście nie obwiniaj. Zrzucenie winy na drugą stronę no, wydaje się najłatwiejszym rozwiązaniem. Ale na pewno nie świadczy o naszej niewinności. To, że zrzucimy, zrzucimy winę na kogoś innego, nie oznacza, że nagle stajemy się niewinni. Przecież na jakość relacji pracują, pracuje oboje partnerów. Ktoś śpiewa tę słynną piosenkę, do tanga trzeba dwojga. Dlatego dopiero po dojrzałej i takiej naprawdę szczerej, uczciwej, wyrażającej swoje własne uczucia rozmowie, może się okazać, że. Przyczyna, i najczęściej tak jest, leży gdzieś po środku, że obie strony mają jakieś argumenty. Zamiast więc obwiniać, po prostu wysłuchaj partnera, jego argumentów, przyjmij jego perspektywę patrzenia na sytuację. I coś, co jest najważniejsze w rozmowie. Wydaje się to może dziwne, wydaje się to paradoksalne, ale najważniejszym elementem rozmowy jest słuchanie, nie mówienie. Ale słuchanie, a jeszcze bardziej precyzyjnie wysłuchanie. I słuchanie ze zrozumieniem. Czasami w marketingu pojawiają się takie hasła: minimum inwestycji, maksimum zysku. No i niektórzy próbują też stosować tą zasadę w budowaniu swoich relacji. Inwestują. 60, 70%, a oczekują 120, 140% zysku. No a potem się jeszcze dziwią, że to nie działa. To oczywiście nie zadziała. Ogród sam z siebie nie wyrasta. Wiemy, jak bardzo trzeba go pielęgnować, dbać o niego, żeby cieszyć się pięknymi kwiatkami czy innymi roślinami. Inwestujmy w zwiasze relacje na 100%. Inwestujmy nasz czas, Inwestujmy nasze pieniądze, inwestujmy nasze uczucia. Chcę zaproponować teraz Państwu coś, co przyznaję również dla nas jest pewnym wyzwaniem, ale świadomość tego, że takie wyzwanie jest, zawsze pomaga dążyć do celu. To są takie też rady naprawdę ludzi, którzy się tym zajmują: specjalistów od relacji małżeńskich w tym momencie. Spróbujcie mieć dla siebie jeden wieczór w tygodniu, jeden dzień w ciągu miesiąca, jeden weekend w ciągu kwartału i tydzień w ciągu roku. Zabrzmiało pięknie. Myślę, że możemy. O to dbać i to pielęgnować, ale oczywiście do tego potrzebne są takie też długotrwałe i planowe wysiłki. Mówiąc o tygodniu w ciągu roku, myślę, że tutaj urlop rodzinny też może tą funkcję spełnić, natomiast też pamiętajmy, że mimo wszystko taki czas tylko dla pary małżeńskiej, właśnie bez dzieci, jest również szczególnie cenny. Wykorzystujmy Czas wspólnych posiłków. Myślę, że to jest problemem wielu rodzin, że nie zjadamy posiłków z całą rodziną. A przecież przy posiłku można właśnie razem rozmawiać. Yy, idealnie jest, jeżeli rodzina ma wspólne hobby, wspólne zainteresowania, ten czas naturalnie to przychodzi, że spędzamy razem czas, że jest to czas, który sobie cenimy, który nam daje wiele frajdy. Ale jeżeli tak nie jest, może spróbować zarazić drugą osobę tym, co nas pasjonuje. Na pewno są na to jakieś yy, sposoby. Warto też, tak jak powiedziałam, zaplanować w naszym budżecie rodzinnym środki, które będą takim właśnie programem ubogacającym rodzinę, ubogacającym małżeństwo. Ktoś może powiedzieć: A, no to są luksusy, mamy naprawdę dużo bardziej pilne wydatki, ale pamiętajmy, to jest inwestycja taka długoplanowa. Lepiej na to wydawać pieniądze, zwłaszcza że to może być bardzo przyjemne, niż potem inwestować w terapeutów lub w sprawy rozwodowe. Mówiłam tutaj o takich rzeczach właśnie zaplanowanych, tak z troską pomyślanych, ale nie zapominajmy, że, że również bardzo odświeżające i takie nadające wiele kolorów naszemu życiu codziennemu są niespodzianki, czyli coś, co nie jest rutyną. Jeżeli faktycznie my byśmy mieli zaplanowane, że każdy sobotni wieczór spędzamy na kolacji, to w pewnym momencie można już uznać, że jest to. No okej, okay, sobota, będzie kolacja, już do tego się przyzwyczajamy. Natomiast jeżeli w środku tygodnia mój mąż mnie gdzieś by zaprosił, w środę, bez mojego oczekiwania, na pewno też poczułabym się super. To są rzeczywiście rzeczy, które, których potrzebujemy, żeby nasze życie nie było rzeczywiście takie, takie monotonne. Aczkolwiek, druga strona medalu. Nasze życie właśnie z takich drobiazgów się składa. To tylko w bajkach jest tak, że... Bohaterowie jak dokonają jakichś heroicznych czynów, to to już jest wystarczające, żeby mogli żyć długo i szczęśliwie. Tak, Jeżeli Szewczyk zabije smoka, no to wiemy, że będą żyli długo i szczęśliwie. Życie bajką nie jest, składa się z drobiazgów. Dlatego czasami myślę, że mąż nie musi dokonywać aż tak heroicznych czynów. Wystarczy, jeżeli zauważy trud żony w codzienne domowe obowiązki, jeżeli ją pochwali, jeżeli ją przytuli, pocieszy, jak jest smutna, zadba o nią, jak się źle czuje, przyniesie herbatę do łóżka. Ot, takie drobiazgi, ale zapewniam was, panowie, to potrafi uszczęśliwić każdą żonę. A mężczyźni, czy nie potrzebują takich gestów? Oj, jak bardzo. Ale też nie trzeba wielkich cudów. Wystarczy podziw w oczach żony dla dzielności i mądrości męża. Wystarczy uznanie, docenienie za ciężką pracę na rzecz domu. No i oczywiście radosna chęć wyrażenie miłości fizycznej przez żonę. Słowem rzeczy, które są małe, może nie takie małe, a naprawdę bardzo jedność małżeńską podnoszą. Jeszcze jedna kwestia związana z czasem, a właściwie bardziej z niespędzaniem wspólnie czasu, mianowicie rozłąki. Krótkotrwała rozłąka tygodniowy wyjazd w odwiedziny do rodziny, wyjazd służbowy może być czasami naprawdę bardzo odświeżający dla miłości małżeńskiej. Czasami z oddalenia na pewne sprawy popatrzymy troszkę z dystansu, możemy do siebie zatęsknić, więc to naprawdę nic złego nie dzieje się. Trochę inaczej wygląda sprawa, jeżeli są to rozstania długie, kilkumiesięczne, często w nowym środowisku, obcym środowisku, bez rodziny, bez znajomych w obcym kraju. Zazwyczaj cel takich wyjazdów jest faktycznie szlachetny, bo tu chodzi o Podniesienie, nie wiem, dobrobytu rodziny, czasami jest to w ogóle zdobycie środków dla utrzymania rodziny. Jakkolwiek jednak i obserwacja życia, i badania w tym temacie, jednak tutaj ewidentnie poświadczają, że nie jest to bardzo korzystne. Co w ten czas, jeżeli już taka sytuacja jest? No, wykorzystujmy właśnie to, co powiedziałam wcześniej, inwestowanie w związek. Nawet nie trzeba bardzo inwestować finansowo, żeby być w kontakcie z sobą. Nowoczesne technologie nam pozwalają, tak, na, na bycie, praktycznie prawie w stałej łączności, ale również można zainwestować jednak w przyjazdy, jednak w zapraszanie do siebie. Jeżeli mamy wolny czas, spędzajmy najlepiej ten czas jednak w gronie przyjaciół. Raczej unikajmy takich kontaktów osobistych sam na sam, zwłaszcza z osobą płci przeciwnej. No i myślę, że czasami troszkę sport też pomoże rozładować pewne napięcia. Okej, okay, dzisiaj nie biegam. Nie masz potrzeby. Drobiazg. Kolejna zasada: bądź odpowiedzialny za swoje emocje. Drodzy Państwo, nieraz mówimy, nie dało się zapanować. No, zostałem wyprowadzony z równowagi. Czy naprawdę? Bardzo bliska mi jest wypowiedź pewnego terapeuty, który powiedział, że każdy z nas jest sam odpowiedzialny za swoje własne emocje. Moje emocje są moimi własnymi emocjami. A zatem nie wyładowujemy frustracji na partnerze. Jeżeli żona nawet z pracy wraca zdenerwowana, krzyczy i rzuca w przedpokoju zakupami, no to nie oznacza, że ja mam w tej chwili podjąć ten temat i mam odreagować w taki sam sposób. Ktoś powie: Ale mnie to sprowokowało. Prosty przykład. Mamy różne sytuacje w pracy. Czasami stresują nas nasi szefowie. Jeżeli dyrektor czy dyrektorka, przełożony powie nam nieraz coś o wiele gorszego niż, niż żona, spowoduje naszą frustrację, to co? No z reguły jesteśmy w stanie się opanować, bo to jest szef. W domu... Już jesteśmy skłonni do tego, żeby swoje emocje wyładowywać. To, że opanowaliśmy się przy szefie, oznacza, że potrafimy panować nad emocjami. I dlatego warto stosować tę zasadę. I w sytuacji, kiedy dochodzi do, do tych problemów, po prostu wziąć 10 głębokich oddechów. Może zaproponować żonie właśnie szklankę herbaty. Zaproponować rozmowę. Pójść na spacer. Ale na pewno. Nie jest najlepszą obroną atak i wyładowywanie swoich frustracji. Zaakceptuj partnera, to się z tym wiąże, takim, jakim jest. Nie wypominaj mu wad. Bardzo często, kiedy przychodzą do mnie osoby, które mają problemy małżeńskie, już takie bardzo bliskie rozwodu, to robię jeden taki eksperyment. Proszę, ażeby wzięli kartkę papieru, ona osobno, on osobno, i żeby napisali na tej kartce, co było powodem, że się pobrali? I wtedy pojawiają się nawet uśmiechy, pojawia się zdumienie, że jednak ten mój mąż, ta moja żona, miała w moich oczach, może było to dawno, ale miała pewne atuty. Coś spowodowało, że spośród setki tysięcy mężczyzn wybrałam jego. A zatem pamiętaj, że Zmiany zaczyna, należy zaczynać od siebie. Nie zmieniaj partnera, zmieniaj siebie. Yy, dlatego nie ma naprawdę powodów, żeby koncentrować się nieraz na drobiazgach, że źle wyciska, yy, nie tak jak mnie mama nauczyła, yy, pastę do zębów, że nie spuszcza deski po skorzystaniu z toalety. Można zwrócić uwagę, można o tym powiedzieć, ale... Czy jest to taki największy problem, a żeby to miało powodować, wszczynać kłótnie? Może czasami w pewnych sprawach odpuścić. A jeżeli droga, druga strona zobaczy taką postawę, to i z tą klapą sobie poradzi. Nie kupił mi prezentu na urodziny? Pewnie mu na mnie nie zależy. Nie śmiała się z dowcipów na obiedzie rodzinnym, który opowiedziałem? No, pewnie uważa, że jestem nudny. Jak często wydajemy opinie, które tak naprawdę wcale słuszne być nie muszą. Jakkolwiek głęboko się kochamy, nie mamy dostępu do myśli drugiej osoby. Dlatego czasami, zamiast oczekiwać tego cudownego domyślenia się, o co mi chodzi, po prostu powiedzmy o tym wprost, wyraźnie, ale grzecznie i miło. Tak, ja dobrze Cię znam, wiem, co Ty tam sobie myślisz. To przykład negatywnej interpretacji. Tak naprawdę nie odnosimy się do tego, co kto powiedział, ale do tego, co my sobie myślimy, że On miał na myśli. W takiej sytuacji ja nic nie mogę zmienić. Odpowiedzialność spada na osobę, która takich interpretacji dokonuje. Jedynie ona jest w stanie to zmienić. Dlatego taka też prosta zasada starajmy się. Interpretować czyjeś słowa i zachowanie pozytywnie, jeżeli nie wiemy na 100%, że ono takie nie było. I dziesiąte. Żyj z Bogiem. Miej relacje z Bogiem. To propozycja dla osób wierzących. I nie ukrywam, badania nawet to potwierdzają, że osoby wierzące, osoby mające relacje z Bogiem, mają większą. Większe prawdopodobieństwo zachowania w szczęściu i w trwałości swojego małżeństwa. Powiedziałeś przed chwilą o przebaczeniu. Tak naprawdę przebaczenie jest Bożym darem. Tak naprawdę potrafi przebaczać tylko Bóg. A więc małżonkowie czy członkowie rodziny, którzy korzystają z mocy Bożej, którzy modlą się wspólnie, którzy modlą się jeden za drugiego. Którzy starają się poważnie traktować rady zapisane w Piśmie Świętym, na przykład, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, to ludzie, którzy mają większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w rodzinie z Bogiem niż ci, którzy ten element w swoim życiu pomijają. I mamy jeszcze drugi pakiet. Ten pakiet jest właśnie dla osób, które są wokół nas, które również często chcą nam pomóc. Problem, że czasami może nie wiedzą, jak to zrobić, albo nie dysponują takimi narzędziami, żeby zrobić to w sposób właściwy. Jeżeli chodzi o tą grupę, rodzice, przyjaciele, czasami myślę, że najlepszą pomocą, będzie po prostu pomoc w zrealizowaniu pakietu numer jeden. Czyli po prostu, jeżeli jesteśmy bardzo zapracowani, bardzo zmęczeni, obciążeni dziećmi, to wziąć dzieci, jeżeli to są dziadkowie, dać młodym, czy nie młodym, ale małżeństwu też ten czas, żeby mogli go spędzić odpoczywając we dwoje. Być może zafundować czasami. Wyjście gdziekolwiek, jeżeli są to kłopoty finansowe. Być może pomyśleć o takim właśnie prezencie, który będzie prezentem edukacyjnym. E, jakaś fajna książka, e, jakaś fajna sugestia, co można zobaczyć, co można obejrzeć. I myślę, że bardzo często to jest właśnie to, e, czego, e, co potrafimy my, jako osoby bliskie, zrobić jak najlepiej. Ale nie ingerujcie za bardzo. Na etapie edukacji, na tym etapie, kiedy, o którym powiedzieliśmy, że małżonkowie mogą sobie poradzić sami, można obserwować, ale za bardzo się nie wtrącać. Nie ma takiej potrzeby. Ale już na etapie, czy to terapii, czy na etapie właśnie jakichś konsultacji, czy, czy mediacji. Można wskazać, można próbować pomagać, oczywiście jeżeli jest taka zgoda ze strony partnerów, małżonków. Generalna zasada jest taka, że sprawy małżeńskie, rodzinne powinny pozostawać w kręgu rodziny. Jest jeden wyjątek. Tym jedynym wyjątkiem jest punkt tutaj ostatni, skrajne przypadki przypadki przemocy w rodzinie. To są oczywiście rzeczy skrajne. Takich rzeczy ukrywać nie wolno. Nasz program jest programem dzisiaj terapeutycznym, profilaktycznym, profilaktycznym. Dlatego nie będę tutaj mówił więcej, poza tym, że jeżeli macie takie przypadki, słyszeliście o takich przypadkach, jesteście zainteresowani pomocą, chyba najlepiej funkcjonującą instytucją, organizacją tutaj jest niebieska linia, numer jest tutaj podany na ekranie. Oczywiście można również wejść na stronę internetową niebieskiej linii. Ktoś powiedział, że kryzys małżeństwa nie oznacza początku jego rozpadu. Jest po prostu wezwaniem do wkroczenia w nowy etap związku, bodźcem przyspieszającym dojrzewanie partnerów jako osób zaangażowanych wzajemnie. Drodzy Państwo, w raju po upadku w grzech mamy niewątpliwie do czynienia z poważnym kryzysem. Adam i Ewa. Poczuli, że są nadzy, zaczęli się siebie wstydzić, unikać siebie, unikać Pana Boga, chować się, obwiniać wzajemnie. Ale wiecie, dla Pana Boga nie ma sytuacji beznadziejnych. On przygotował pakiet ratunkowy i już tam w raju okrył to pierwsze nieszczęśliwe małżeństwo swoją. Obecnością, swoją łaską, tam też pokazał, że jest wyjście, jeżeli Mu zaufamy. Temu, który zapłacił największą cenę, cenę swojej krwi za to, aby wprowadzić każdą rodzinę, każde małżeństwo, każdego człowieka, wyprowadzić ich z kryzysu. A zatem jest nadzieja. Jest pakiet ratunkowy, korzystajcie z niego. Państwo Alina i Marek usiedli już na Sofie, a dla nas jest to czas, żeby zapisać swoje pytania. W takim razie, zanim, zanim napłyną te pytania, jeszcze chciałam zapytać tak od siebie. Kiedy postanowiliście, kiedy, nie wiem, co was zainspirowało, żeby właśnie rozpocząć badania w tej sferze życia, żeby poprawić relacje małżeńskie? Ile to już trwa lat? Jak długie jest właśnie wasze doświadczenie jako edukatorów rodzinnych? Doświadczenie, może od ostatniego pytania, zaczęło się w 2003 roku. Czyli ile to jest? 15 tak, lat? To będzie 15, 15 lat. lat. Mhm. E, zaczęło się od mojego kolegi, przyjaciela Romana Halubki, pastora, który prowadził tego rodzaju działalność w, w kościele na szczeblu ogólnopolskim i zachęcił mnie do tego, żebym zają, zajął się to mhm. tutaj, na południu Polski. E, zacząłem sam po roku. Tak mi się to bardzo spodobało, że po mhm. roku zachęciłem ale, tak. I zaczęliśmy wyjeżdżać. Może powiedz coś na ten temat? Czyli to rok, tak? Ta przygotowanie trwało? Tak. Może w ten sposób powiem. To jest właśnie przykład tego, o czym tutaj mówiłam: jak pasja jednej osoby może stać się pasją drugiej strony. Marek zaczął rzeczywiście to sam, ale uznaliśmy, że, że skoro sprawa dotyczy rodzin, dotyczy małżeństw, to właściwie, no dlaczego? O, tak, jedna osoba, w sensie mężczyzna, ma się tym zajmować. Często dotyczy to spraw pań, kobiet. Bardzo często zdarza się tak, że po jakimś naszym spotkaniu więcej... Absolutnie to nie jest nic tutaj przeciwko temu, co, że, że, że. Wizja akurat mój mąż Z czasami więcej osób, to są właśnie kobiety, które chcą rozmawiać i one bardzo często podchodzą do mnie. Wiadomo, że pewne sprawy są dość może takie intymne, czasami jest łatwiej kobiecie przed kobietą o czymś powiedzieć, dlatego, dlatego myślę, że tutaj współpraca akurat na tym terenie, która dotyczy właśnie mężczyzn i kobiet, ma sens, jeżeli, jeżeli robimy to we dwoje. Dziękuję bardzo. Mamy te pytania? Tak, już są zbierane. i Idą, idą, idą koszyki. Super, dwa, dwa, tak, dwa. dwa. Są mm -hmm. Czy zdarzyło się Wam, że pewne, nie wiem, porady, które te 15 lat temu po raz pierwszy wygłaszaliście, ewoluowały tak, że się w ogóle przeterminowały? Ja przepraszam, że tak pytam, ale to bardzo ciekawe jest. Ja bym powiedziała coś takiego, że to jest bardziej taki rozwój. To jest rozwój. Natomiast. Przed każdym programem, który przygotowujemy, jest to też pewnego rodzaju test dla nas i przypomnienie, że no skoro uczymy tego, no to warto by było, żebyśmy tak samo się do tego stosowali. Zdarza się, że w jakichś naszych też prywatnych chwilach napięć, gdzieś tam jesteśmy w stanie sobie powiedzieć: No przecież na seminarium mówisz to, a ty mówisz to, ale. Powiedzmy, że to tak właśnie bardziej działa motywująco niż, niż jakoś negatywnie. To znaczy też trzeba powiedzieć, że my mamy wszyscy bardzo łatwo skłonność do zapominania. I, I to nie jest tak, że jesteśmy jakimś takim super idealnym małżeństwem, które no, nie popełnia żadnych błędów. I, I dla nas każde takie tego typu spotkanie jest też motywacją do tego, żeby, żeby przypominać sobie o podstawowych rzeczach. To co, Są już pytanie? pytania? Zatem posłuchajmy pytań, a następnie odpowiedzi. Czytam. Czy po zdradzie małżeństwo może być takie samo jak przedtem chyba, tak? A nawet lepsze, lepsze tak? Wow. No. A może, tak, to kto Chyba zaśmie? nie mamy takich doświadczeń. A... Ale... To może nie nasze doświadczenia. Rzeczywiście, takie pytania się czasami zdarzają, ponieważ gdzieś tam jest też w niektórych kręgach lansowana taka teza, że jakaś tam taka właśnie, nie wiem, przelotna niewierność. To nie jest jakaś taka bardzo wielka sprawa, może pozwoli uświadomić sobie, że jednak zależy nam na naszym małżeństwie, a w związku z czym jest takim właśnie a, czymś, co nas bardziej motywuje i, i pomoże. Natomiast prawda jest taka, że jakkolwiek zdarzają się takie sytuacje, to ryzyko jest zbyt duże, żeby sobie jakby na takie coś w ogóle pozwolić. Praca nad tym, żeby po niewierności małżeńskiej wrócić do takich relacji, a nawet tutaj zaryzykowane jest stwierdzenie nawet lepszych, jest bardzo długa, jest bardzo trudna, zazwyczaj bez właśnie pomocy tej takiej zewnątrz, terapeutycznej. No, nie mówię, że niemożliwa, ale, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ryzykowna, bo zaczynamy jakby z pułapu niezerowego budowanie zaufania, tak jak się poznajemy, tak? Jako, jako, jako chłopak, dziewczyna czy, czy mężczyzna, kobieta, nie znamy się, no to powiedzmy jest ten poziom zero, tak? I, I zaczynamy się poznawać, nasze zaufanie wzrasta do siebie. Natomiast po niewierności małżeńskiej zaczynamy z pułapu, nie wiem, minus 10. Ok? Więc żeby jakby. Odbudować to, to to bardzo długo trwa. I kiedyś, yy, pamiętasz taką kiedyś historię, nam ktoś opowiedział albo przeczytaliśmy w książce, tak a propos, mam przy sobie książkę. Yy, której właśnie też pewne myśli żeśmy zaczerpnęli. Angielski tytuł No More Games, czyli dość tej zabawy, tak? Dość z gierkami. Autorem książki jest nasz przyjaciel węgierski terapeuta Gabor Michalec. I on przytacza taką, myślę, bardzo przekonywującą historię rodziny, w której mąż był tak. Osobą, no nazwijmy to takim tyranem rodziny, tak. Terroryzował swoją rodzinę, swoje dzieci, swoją żonę. Naprawdę to była bardzo nieszczęśliwa rodzina. Musiała dużo wycierpieć przez, przez tego ojca, męża. I zdarzyło się tak, że rzeczywiście zachorował i musiał mieć amputowane obydwie nogi. Po tym, jak się okazało, że jest zdany tylko na pomoc rodziny, Zupełnie się zmienił, stał się człowiekiem bardzo łagodnym. Uświadomił sobie, jaką dewastację w ogóle spowodował w swojej rodzinie. Przeprosił, prosił o przebaczenie, i właściwie życie tej rodziny się zupełnie odmieniło. I ta żona, słuchajcie, ta kobieta powiedziała coś takiego: właściwie te lata, które nastąpiły po tym, jak mój mąż został no właściwie inwalidą, to były najlepsze lata mojego małżeństwa. Nie wiem, czy czujecie, o czym ja tu teraz, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że czy naprawdę potrzeba amputacji, żeby się poczuć szczęśliwym. Czy, czy naprawdę warto tak dużo zaryzykować, tym bardziej, że jakby nie było, nie każda amputacja kończy się po prostu pozytywnie. Czyli podsumowując, lepiej nie ryzykować. Bo statystycznie zdarza się, ale zdarza się to bardzo rzadko. Większość jednak zdrad kończy się zupełnym rozstaniem. Więc nie radzimy. Aczkolwiek, ja bym jeszcze to inaczej na to pytanie odpowiedziała. Ja bym tak sprytnie Proszę, odpowiedziała. To kolejne pytania. <laughs> tak sprytnie bym powiedziała i tak, i nie. To znaczy, jeżeli takie pytanie padłoby z, od osób, które, może to głupio zabrzmi, są przed zdradą. To bym powiedziała: absolutnie nie ma takiej szansy, żeby potem Twoje małżeństwo było takie samo, a nawet lepsze. Tym bardziej, że, że, że teraz jeszcze mi jedna myśl przyszła do głowy, że jeżeli miało być takie samo, to właściwie bez sensu. Bo to by oznaczało, że znowu dojdzie do zdrady. No tak. Czujecie, o czym mówię. Czyli tak? musi być lepsze. Czyli właściwie on musi być inny. <laughs> to nas musi czegoś nauczyć. Musi nas nauczyć, że musimy jakby jednak zabezpieczyć bardziej swoje małżeństwo. Musimy, musimy wytyczyć większe, tak nie wiem, granice ochrony jednak tej wierności. Natomiast jeżeli takie samo pytanie postawiłaby, postawiłoby małżeństwo, które rzeczywiście zmaga się z bólem zdrady i by przyszło i zapytało, czy jest dla nas jakaś nadzieja, czy, czy my możemy budować jeszcze nasze relacje, nasz związek ratować, to bym powiedziała tak i zawsze tak robimy zawsze naszym, naszym celem jest, jest ratowanie nawet jeżeli sytuacje są bardzo trudne drugie pytanie czy w małżeństwie można ja przeczytam może ty teraz tak czy ja będę odpowiadał teraz czy nie <śmiech> 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 możemy to robić razem czy w małżeństwie w nawiązaniu do przykazania właśnie nie kłam ktoś napisał nie kłam, czyli nie mów fałszywego świadectwa czy w małżeństwie można. Akceptowane są małe kłamstwa i jakieś małe tajemnice. Mhm. Nie wiem, co to znaczy małe kłamstwa, ale tajemnice, sekrety. No, mówiliśmy przed chwilą o tym, o tym ideale, prawda? Adam i Ewa nie, niczego się nie wstydzili, nie, nie mieli przed sobą nic do ukrycia. Generalnie jesteśmy, stoimy na stanowisku, że nie powinno być w małżeństwie żadnych tajemnic, dlatego że małżeństwo to przyjaźń. Ale oczywiście, kiedy wchodzimy w szczegóły, to pewne rzeczy są dopuszczalne. No na pewno, myślę, że to jest oczywiste. No, no wiadomo, że, że nie jest żadnym problemem tajemnica typu, że chcę zrobić Ali niespodziankę i jakiś prezent urodzinowy, no to wiadomo, że nie będzie miała mi za złe, że to, że to ukrywam, no bo chodzi o, o niespodziankę. Myślę, że to jest oczywiste. Ja bym może ci weszła w słowo, bo ja myślę, że tutaj powinniśmy być może mhm. od razu jakby ustawić, mhm. czego mogą dotyczyć te właśnie te, no te tajemnice czy sekrety. Na pewno jest to taka sfera, y, którą rzeczywiście zamierza... Ukrywamy celowo właśnie z obawy przed czymś, tak, właśnie mhm. utraty zaufania albo utraty jakichś, jakichś korzyści. Są to zazwyczaj rzeczy, do których druga strona ma prawo, powinna je wiedzieć. Choroba, uzależnienia jakieś, no, chociażby ta zdrada, o której mówimy, i, i ukrywanie to jest tutaj absolutnie niebezpieczne. Mhm. Ukrywanie w sensie niespodzianek to jest tak naprawdę coś, co ma działać dla dobra drugiej osoby, okej? Okay? Więc tutaj. No, ale też taka podgrupa może, może już nie niespodzianek, ale sytuacje, kiedy, no nie wiem, ktoś na temat twój wypowiedział się negatywnie, powiedział coś, 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 coś mhm. niewłaściwego. Ja po prostu, żeby ci nie robić przykrości, nie powtarzam tego. Mhm. Prawda? Mhm. No, w jakim sensie ukrywam. Jakąś tam opinię, jakąś, jakąś, jakaś rzecz, która się wydarzyła na twój temat. No ale postanawiam nie mówić tego po prostu, bo to nie przyniesie niczego dobrego. Uh -huh. no A nic więc przyszło. intencje się tutaj uh -huh. y, y, liczą. No i może jeszcze, bo czas płynie, może powiedzmy o, o tej sferze prywatności, bo jest pewna sfera prywatności, do której uh -huh. każdy ma prawo. Uh -huh. Taka transparentność. Uh -huh. Ktoś kiedyś zapytał, czy w małżeństwie, być taka transparentność od, od A do... Jak jest schneider alfabetu? No zresztą. No zresztą. Okej, okay, ale okej. Okay. Że, że, że pewne rzeczy, które są czymś, co nie ma wpływu tak naprawdę na relacje, czasami nasze takie ulotne myśli, które przychodzą, odchodzą. Sny? Czasami lepiej nie opowiadać. Mhm. To nie ma znaczenia, a może druga osoba gdzieś tam. Drążyć ten temat, tak czy się nad tym zastanawiać. Myślę, że, myślę, że rzeczy, które, które nie są aż. nie mają wpływu na związek, mamy prawo też do tego. Takiej... No i myślę, że też tutaj idąc za gungorem, każdy mężczyzna, teraz z punktu widzenia mężczyzny, ma w swojej głowie tak zwane pudełko nicości, czego kobiety z reguły nie, nie rozumieją. Więc jeżeli ja na przykład siedzę przed komputerem i układam sobie, nie wiem, listę przebojów Beatlesów. No to nie muszę akurat żonie o tym mówić, mogę, ale nie muszę. Bo to jest taka moja. A żona myśli, że pracuje tak długo po nocy. To tylko przykład. Rozumiecie, no są pewne takie rzeczy, które no absolutnie nie są szkodliwe. Ale teraz jest pytanie bardzo ciekawe. Czy jeden pocałunek to już zdrada? Rozumiem, pocałunek z inną kobietą. Jak uważasz? No, no to... Myślę, że, że nie byłabym chyba szczęśliwa, gdybym zobaczyła, że mój mężczyzna to robi. Natomiast, oczywiście, myślę, że musimy uwzględnić też kontekst kulturowy. Powitanie, powitania. Policzek. Powitania. Teraz, jak ja obserwuję na przykład moich uczniów, tak, młode pokolenie w szkole, to. Czasami tak, że myślałam sobie, o to witają. pewnie para, tak? Bo, bo tak się bardzo serdecznie obtulają i witają. Okazuje się, że nie, że to wcale nie jest para, chłopak z dziewczyną. Po prostu taki mają styl życia, bycia, tak, zachowania, że, że dość serdecznie się witają. Także wszystko chyba zależy od, od kontekstu. Natomiast oczywiście, gdyby to miał być pocałunek, jako pocałunek, no to myślę, że chyba żadne z małżonków by się tym nie, 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 nie akceptowałoby tego. A z drugiej strony też uważam, że każda para, bo ja bym tutaj jeszcze, bo myślę, że tu nie mamy z tym chyba wątpliwości, no jednak jest to coś już bardzo intymnego i bliskiego. Gdyby ktoś mi tutaj zadał takie pytanie, czy nie wiem, wyjście z innym mężczyzną, już jest zdradą, czy, czy, czy to tu bym ewentualnie mogła, mogła zastanawiać się, czy, czy, czy Powiedziałabym może tak, że każda para powinna też jakby sobie ustalić pewną granicę wierności. Tak? Co, co mi przeszkadza? Myślę, że są takie małżeństwa, gdzie nie przeszkadza to, że nie wiem, mąż czy żona spotka się też z innymi osobami, a być może w niektórych związkach jest to już... Myślę, że, że myślę, że my w tym gronie no, wytaczamy sobie, takie sobie granice no, powiedzmy z punktu widzenia też chrześcijaństwa. No bo dzisiaj ludzie wytaczają takie granice, że one są naprawdę bardzo daleko y, posunięte, nawet łącznie ze zgodą na jakieś współżycie seksualne poza małżeństwem. I wie, niektórzy mówią, przecież moja żona tym wie, to nie ma żadnego problemu, więc to w ogóle nie wchodzi w grę. Naszym zdaniem, ale może jeszcze o jednym takim, takiej rzeczy powiem, że też no umówmy się, każdy z nas wie, jaki ma stosunek do drugiej osoby, jakie to są emocje. Jest różnica, kiedy ja witam się poprzez jakiś tam gest, czy przytulenia, czy nawet pocałunku, nie wiem, z przyjaciółką mojej żony, naszą wspólną przyjaciółką, czy ktoś z rodziny, no różne są sytuacje. Ja wiem, co ja w tym momencie czuję. No, mówmy się, każdy wie, jakie ma emocje. I w tym momencie, kiedy czuję, że to jest emocja, która no jest, idzie w jakimś tam niebezpiecznym kierunku, to myślę, że w tym momencie trzeba sobie od razu zapalić takie czerwone światełko i mhm. powiedzieć: Wkraczam na bardzo niebezpieczny grunt, i wytyczyć ostrzejsze granice niż w stosunku do innych osób, gdzie jest to całkowicie neutralne. Myślę, że tutaj mam pytanie, które gdzieś tam wokół tego samego tematu a, krąży. Co zrobić w sytuacji, gdy się wie, że ro w rodzinie na której mi zależy, jedna osoba zdradza, a druga o tym nie wie. Mm -hmm. e, no, spotkaliśmy się z takimi sytuacjami i myślę, że podstawowy błąd, nie wiem, jak to się dzieje. My chyba lubimy, nie wiem, plotkarstwo, lubimy sensacje. Bo niestety bardzo często się zdarza, że takie osoby, które się dowiedziały z kręgu nawet przyjaciół i rodziny od razu donoszą. Przepraszam, że tak powiem, ja nie mówię, żeby ukrywać, ale donoszą tej osobie, która nie wie. Ja myślę, że jeżeli chcemy faktycznie ratować związek, no to powinniśmy przede wszystkim porozmawiać, jeżeli mamy jakikolwiek wpływ, porozmawiać z osobą zdradzającą, tak? I no, nakłonić ją do tego, żeby no, najpierw przede wszystkim zerwała, uświadomić jej, co robi, prawda, w imię, nie wiem, przyjaźni, w imię, w imię związku, relacji, dzieci są pewnie w tym związku i tak dalej, i a tak potem, dalej, a potem apelować, żeby sama ta osoba ze swoją żoną, jeżeli to jest mężczyzna, załatwiła ten, ten problem. Natomiast na pewno nie powinniśmy wchodzić tutaj w rolę osób, które będą zajmować się tym problemem, bo prawdopodobnie możemy, Zaszkodzić. Ja nie wiem. Mówię uczciwie, że, że, że z drugiej strony, z drugiej strony udawanie, że się nie wie o czymś, jak się wie, no jest też jest taką, taką troszkę taką trochę granicą, kiedy mogłabym się czuć jakby współuczestnikiem tego, nie, że również współoszukuję. Więc ja ja myślę, tutaj... że w przypadku, kiedy się to przedłuża, no nie, to, ja, mm -hmm. to jest ten pierwszy etap, tak, ale tak. jeżeli ta osoba sobie nic z tego nie zrobiła mm -hmm. i dalej to i trwa, mm -hmm. to ja bym jej powiedział, słuchaj, no Oczywiście. sorry, ja uczciwie będę musiał to powiedzieć, ale, to, mm -hmm. ale nie od razu, nie chodzi o to, żeby od razu mm -hmm. lecieć i, i, mm -hmm. i informować. Mm -hmm. Myślę, że to, co Marek powiedział, mm -hmm. chyba ma sens, że, że, że jakby najpierw powiedzieć tej osobie, że, że słuchaj, ja, ja to po prostu powiem, jeżeli ty sam tego nie zrobisz. Zrób mm -hmm. to sam, bo tak będzie lepiej, a, natomiast natomiast no nie, nie okej. Okay. No Tam i znowu coś. chyba trochę podobne. Co robić, kiedy przyjaciele się rozwodzą? Znaczy inna natura troszkę. Co robić, kiedy przyjaciele się rozwodzą, jak się z nimi przyjaźnić, kiedy zależy nam na obu stronach? Hmm. Hmm. Czasami jest to niemożliwe. Czasami nie będziemy w stanie utrzymać przyjaźni dwóch stron, ponieważ te strony rozwodzące się są względzi, względem siebie no stają się swoimi wrogami po prostu. I w tym momencie, jeżeli ty chcesz być a, przyjacielem swojego wroga, stajesz się również moim wrogiem. Są sytuacje, kiedy jest to możliwe, natomiast nie w każdej sytuacji. Także czasami też rozwody rozstania pociągają za sobą, niestety również rozwody. Z z, z przyjaciółmi. No i to jest to ryzyko. Myślę, że, że bardzo często cierpimy w ten czas, bo, bo lubimy i jedną osobę, i drugą, i, i naprawdę uważamy, że są świetnymi ludźmi. Natomiast, jeżeli, jeżeli oni nie potrafią. Dlaczego tak? Dlatego, że nad... też przyjaźń polega na tym, że spędzamy czas z tymi ludźmi. No w tym momencie nie możemy spędzać czasu z nimi razem, bo oni nie chcą spędzać czasu z sobą razem. Jeżeli spotkamy się z jedną partią, z jedną stroną, no to ona może tak nas nastawiać wrogo przeciwko drugiej osobie. Czasami takie przyjaźnie się niestety kończą. To jest bardzo przykre. No i ostatnie pytanie. Jak ratować związek, jeśli tylko jedna strona tego chce, a druga strona problemu nie widzi i nie chce nic robić, nie chce leczyć swojego uzależnienia? Ale nie wiem, czy my to żeśmy dzisiaj wyartykułowali dość jasno. Chyba dzisiaj nie. Ale generalnie zasada jest taka, że ten pakiet działa, jeżeli chcą obydwie strony. Nie da się zmusić nikogo. Jesteśmy obdarzeni wolną wolą. I po prostu, może ten cytat nie pasuje do takiej przykrej tutaj sytuacji, ale naprawdę do tego tanga trzeba dwojga. Jeżeli ktoś nie chce to no, marne są y, szanse. Można jakoś próbować oddziaływać, tutaj jest mowa o uzależnieniu, a więc, a więc skierować do, do jakiejś poradni, wpływać, ale jeżeli tak naprawdę ta osoba tego nie chce, to, to nawet sam Pan Bóg nic nie zrobi, jeżeli ktoś nie chce się poddać jego woli. Ale nie chcemy zakończyć oczywiście takim właśnie, być może, troszkę dołującą odpowiedzią i, i tym pytaniem. Pomimo wszystko wierzymy, że cuda się zdarzają. Dlatego nadzieja jest zawsze i myślę, że walczyć trzeba do końca, ponieważ najprościej się jest rozejść, najprościej jest szukać nowych związków. Natomiast myślę, że nie jest to zamiarem i ideą, ideą pana Boga. Ludzie się zmieniają i. Zmieniają również swoje decyzje. Myślę, że tu w gronie ludzi też wierzących możemy powiedzieć, że jest właśnie to, o czym wspomniałem, modlitwa. Możemy się po prostu modlić za taką osobę, żeby zmieniła swoje decyzje. Nieraz może to trwa lata, ale znamy przypadki, kiedy to było skuteczne. Dziękujemy bardzo. Nasze spotkania pomaleńku dobiegają końca i dzisiaj chciałam zaprosić na ostatni wieczór za tydzień. Będziemy rozważać dekalog dziesiąty. Serdecznie zapraszam na przyszły tydzień godzina 17 w pułapce konsumpcjonizmu. A dzisiaj dziękując bardzo pani Alinie i Markowi, również dziękując Państwu za obecność. Życzę spokojnego powrotu do domu.